Ha, witamy majsterka! Pomachaj, cześć! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie teraz przed chwilą wstałem, obudziłem się. W dzisiejszym odcineczku, w dzisiejszym vlogu będziemy jechać. Tak jest, będziemy jechać prosto do Łodzi. Nagrywki, ludzie, wyglądam strasznie. Najgorsze jest to, moi drodzy, właśnie, że jest godzina 4 rano. Żeby dojechać tam na 8.30 około, to muszę wstać o 4 rano, żeby o 5 wyjechać. Tak jest, bo jadę, moi drodzy, do Łodzi. Do Łodzi będę jechał, tam mam około 300 km chyba, albo 200, nie wiem, teraz nie pamiętam. Coś około 200-300 km tam, więc no, długa podróż przede mną się szykuje. Okej, ja już zawijam. Idę po prostu do auta. Ubrany jak nie wiem co. Aha, zapomniałem, kamizelka. No tak, muszę kamizelkę wziąć. To jest najlepsze wstawanie o 4 rano. To, że jak wstajecie o 4 rano, to praktycznie wszyscy jeszcze śpią o 4 rano. No, to jest prawda akurat. Że większość osób właśnie w tej godzinie śpi. A ja kurczę jadę. Zimę lotko. O tak. No i co? Pakujemy się do walizy. Dobrze. Kurczę, muszę sobie jeszcze auto, wiecie, zagrzać, żeby mi się to fajnie odmroziło, bo jest, kurczę, no zimno jest strasznie, nie wiem ile stopni. Muszę poczekać, aż mi się autko trochę odmrozi, muszę go zagrzać. No i wyruszam w daleką drogę prosto do Łodzi. Tak jest. Myślę, że jeszcze nagram tam, jak się zatrzymię. Jak się zatrzymię, bo się pewnie zatrzymię jeszcze gdzieś tam w połowie drogi. Więc jakby co, będę wszystko relacjonował, także pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, chwila prawdy. Mamy pierwszą youtuberkę, która idzie i mnie nie poznaje, ukulele master. Siema. Siemano. Cześć. Żółwior. Też samochodzikiem sobie śmignąłeś? No a co, a ty też? No ja też właśnie. Też? A co byś chciała powiedzieć do kamery? Mów. Cześć. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Łodzi, czekamy na wszystkich. My oczywiście jak zawsze pierwsi. Ci, tak, co się spóźniają, to się spóźniają, wiadomka. No. A ich nie ma. Nie ma ich nigdzie, ani tu, ani tam. Tak, także właśnie, moi drodzy, dojechaliśmy do miejsca docelowego. Tak. Ja miałem do przemierzenia 200. No. Pan Paweł. Jest i pan Paweł. Siema. I to jest już galeria, tak? No. Patrzcie, jak fajnie. I tam jest ten główny rynek. Tak, ja też. Myśmy wtedy byli, ile? Myśmy wtedy... Za 12 godzin. 12 godzin na łyżwach. Ja w ogóle ich nie ściągnąłem. No. Odkąd je założyłem, to ja miałem cały czas na nogę. O, no. Potem nogi odpadają. Jest, moi drodzy, tam manufaktura. Tak. A ekipy nie widać. Ekipy, bo są nie... Birhale. Birhale, nie? Mhm. Bardzo fajnie. Widać, moi drodzy, bardzo ładnie tutaj jest. Pięknie, cudownie. Ha, witamy majsterka! Pomachaj, cześć! O cholera! Cześć! A tu co? Ostatnia wieczerza? To u was się tak, może. Kurczę! Ole akcja! Fajnie, fajnie. Chcesz mi powiedzieć, że tam jest piwo, tak? Nie. Tak? To czemu tam pisze kwas? To jest kwas piwny, tak? Nie wiem. Dawaj, nagrywaj. A ja nagrywam ciebie. Przepraszam, czy ma jakiś kontakt tutaj? Nasio! Możesz mówić. Subskrybujcie kanał Karateusz. Jest Jaro. Siema Jaro. Ej, nie poznałam cię z daleka. Możesz mówić dalej. A ja już nie wiem, zapewne. Co jadłaś? Więcej tak, żeby zona do godziny. Serka meber z sałatą i z warzywami. Są oni. Przyszła Jona, przyszła Ikaro. Ale dużo mam wciągnięte. No może sami zazwyczaj. Ale nie wiem, nie.
Tak jest. Zapraszam. Ja też już się zareklamuję. Każdy się zareklamuje. No, jak to był najlepszy dzień w życiu. Tak. To będzie najlepszy dzień w życiu. Ty wyglądasz inaczej. To masz inną stronę włosy. Tak. Drugą uczestniczkę. Tam mamy trzecią. Która też już jest pomalowana. Moi drodzy, idziemy. Zwierzamy, nie wiem gdzie, ale gdzieś idziemy. Jest manufaktura. Mega duże, moi drodzy. Byliśmy na gorszych warunkach. Dokładnie. Dużo gorszych. 12 godzin na lodowisku. A teraz będzie coraz lepiej, będzie coraz cieplej. Dobra, słuchajcie. Widzowie Denvera, podajcie do mnie na TikTok, gdzie czekam na pościwego krzyka Kar1os i tak my będziemy mieli w opisie. Tak jest. A to ja powinienem powiedzieć, nie ty. Ale dobra. Ja by się na pewno gotowania do walentynek, co nie? Za kulisami, tak? Tak, za kulisami. To wygląda od kuchni. Jak to wygląda od kuchni. Tak siedzi i zawiera. Dobrze, także moi drodzy, właśnie idziemy. Teraz zmarznięci. Zmarznięci do siostra. Idziemy się ogrzać. Jakąś herbatkę by się przydało. Tak. Herbatkę? Tak. Herbatka by się przydała. A my to mamy chyba herbatę, nie? Mamy. Jest herbatka i kawka. Ja, ale ja już kofeiny więcej nie, bo trochę za... No. Za energicznie. Tak. No, ale fajnie wyszło nagrywki jak na razie. Tak, moim zdaniem, tylko że znowu zmarzliśmy po raz kolejny. Ale i tak w porównaniu do lodowiska to było... Tam super. Było zimniej. No. Zrozum, że to co nakrywaliśmy, będą jakieś 2 sekundy na filmiku. No, to miałem też za to. Będą 2 sekundy. Tak, ale my będziemy dalej nagrywać później. Także pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pa! Tak jest, pojedzone. Nagrywam. Moi drodzy, jesteśmy po nagrywaniu TikToku. TikToka. Macham do tej wizji. Jest fajnie, nam się bawimy się świetnie, tak? Tak? Tak. Idziemy z powrotem. Idziemy się, nie zatrzymujemy, kurczę. Jak na razie jest git. Co nie, panie Karolu? No, muszę coś powiedzieć? Jeszcze wszystko powiedziałem, co chciałem. To dobrze. A o nie? Czekaj, coś bym dodał? Co chcesz powiedzieć? Nie, tak już miałeś. Ciekawe, że mnie. Nie, drodzy, nadal reżyser. Jak widać, tutaj operuje całą brygadą. Nasz szef. No, jak widzicie, już jest ciemno. Masakra, ale pięknie to wygląda tutaj. Dobrze, moi drodzy. Jestem już z powrotem. Udało się nagrać odcinek. Wyszło fajnie, walentynkowy odcinek. Zobaczycie na kanale. Kurczę, jest strasznie na maksa zimno. Także no, co? Zapraszam was do oglądania odcinka. No, było fajnie, nagrałem fajnego vloga. Mam nadzieję, że wszystko się fajnie uchwyciło i nagrało. Na szczęście będę wracał do domu 3 godzinki teraz. Samochodzikiem 3 godzinki jazdy mnie czekają. Dojeżdżam do domu, no i spać. Także co, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to takie kulisy. Jeżeli takie kulisy wam się podobają, taki backstage tego, co my tam robimy, to dajcie znać w komentarzach. Ja będę więcej tego nagrywał. Także na razie, cześć.